Witam, Jacek Oskiera z tej strony. Dzisiaj krótkie wideo na temat bardzo prostego, intuicyjnego programu w obsłudze do robienia zrzutów właśnie z ekranu, tak zwanych screenów. Program nazywa się ScreenPresso. Tak jak tutaj właśnie widać, ScreenPresso, tak? Strona jest screenpresso.com, więc wystarczy sobie wejść właśnie na tą stronę. I tutaj możemy, klikając w ten czerwony taki przycisk, tak pobrać sobie wersję darmową tego programu. Jest to o tyle fajne narzędzie, że jak widzicie tutaj na tym obrazku, umożliwia zarówno robienie zrzutów ekranowych, czy całego ekranu, czy kawałka tylko jakiegoś wycinka ekranu, jak i nagrywanie właśnie tego, co się dzieje na ekranie. Tak, a więc to też się właśnie bardzo często przydaje przy tworzeniu różnego rodzaju instrukcji, gdzie chcemy pokazać na własnym ekranie, jak krok po kroku przejść jakiś proces. I co więcej, to narzędzie umożliwia też, jeśli chodzi o zrzuty ekranowe, prostą taką edycję tych zrzutów, dodawanie napisów, czy właśnie jakichś różnych ramek, strzałek, tak? Zamazanie jakiegoś wycinka tekstu czy obrazu, co później też w dalszej części tego wideo pokażę. Więc wystarczy kliknąć Get ScreenPresso for free i pobrać to narzędzie na swój dysk i zainstalować program. I jak już macie zainstalowany właśnie ten program u siebie na komputerze, to tu wtedy, jak zjedziecie sobie na sam dół i pokaże Wam się pasek tutaj Windowsowy, to macie skrót do tego programu w zasobniku. Jak wystarczy kliknąć tutaj tą strzałkę, ja mam akurat Windows 10, ale to mniej więcej wygląda na każdym Windowsie. No jak ktoś ma oprogramowanie na Macu, no to być może to będzie troszkę inaczej. I tu jest ta ikona taka czerwona z takim P. Także można sobie tutaj wtedy wejść, kliknąć. I tu wtedy wszystkie te zrzuty, które wcześniej już sobie na przykład zrobiliście, macie właśnie dostępne w takim schowku. Możecie zawsze do nich wrócić i możecie też tutaj poprzez ten przycisk je edytować. Natomiast jak używać go tak w codziennej pracy? Załóżmy, że mamy właśnie jakąś stronę i chcemy wycinek tej strony tutaj sobie zrobić właśnie taki zrzut ekranowy. To on się też, ten program bardzo ciekawie tutaj umiejscawia na górnej belce. Tutaj on jest niewidoczny, ale jak najedziemy myszką centralnie właśnie tak do góry, o, to mamy tutaj taki mały paseczek na górze i jak na niego najedziemy myszką, to pokazuje nam się coś takiego. Tak? I tu mamy opcję właśnie nagrywania ekranu albo zrobienia zrzutu ekranowego. I teraz jak ja to kliknę, tak, wybieram ten zrzut ekranowy, to pokazują mi się takie skrzyżowane dwie linie, tak? I wystarczy, że ja gdzieś, jak sobie myszką jeżdżę po ekranie, zatrzymam się w którymś miejscu, powiedzmy tutaj, nacisnę lewy przycisk myszy, trzymam i teraz przesuwam myszką, zaznaczając wybrany obszar. Załóżmy, że chcę taki obszar sobie zaznaczyć po to, żeby zrobić właśnie zrzut tego miejsca. I puszczam teraz lewy przycisk myszy i otwiera nam się wtedy okienko edycyjne. I tutaj możemy trochę pobawić się właśnie tym obrazkiem, więc mamy tutaj różne takie ikony dostępnych narzędzi, między innymi na przykład strzałka, zaznaczenie tam w kwadracie, w prostokącie, tekst, który możemy sobie nanosić, tak i go dowolnie też edytować. Tutaj mamy takie dymki, tak, które możemy sobie gdzieś tam też nanieść. Mamy numerki, które możemy dodawać, jak instrukcję jakąś robimy, to wtedy możemy zaznaczyć raz, dwa, tak, poszczególne kroki. Tutaj mamy zakreślacz, więc możemy wyróżnić jakiś tekst. Narzędzie, które dosyć często można stosować.
Tutaj właśnie jakieś owale, koła, tak? Więc też jeśli chcemy coś sobie oznaczyć. Tutaj taka łamana linia, to można jakieś takie a la wykresy sobie dzięki temu tworzyć. Po prostu robimy linię. Z tego miejsca znowu po kliknięciu możemy zrobić gdzieś linię i znowu kolejną. Tak, więc powstaje taki wykres. O. Coś takiego. Tutaj już taka dowolna linia, więc możemy sobie jakby rysować. Tu mamy taki możliwość zamazania pewnych informacji na obrazku, a więc na przykład jak mamy dane jakiejś osoby, dane adresowe, tak, kontaktowe, no to możemy po prostu tutaj te dane o, w ten sposób sobie rozmazać, żeby one nie były widoczne. Tutaj mamy możliwość dodania jakiegoś tutaj dostępnej grafiki, ikony, tak, czy jakieś rzeczy tutaj z poziomu programu ScreenPresso, ale też mamy przycisk przeglądaj i możemy dodać jakiś obrazek ze swojego komputera, który naniesiemy tak dodatkowo na ten zrzut ekranowy. Tutaj mamy narzędzie tak zwanej lupki, a więc możemy powiększyć fragment naszej grafiki, naszego obrazka. Jak to działa? A działa w ten sposób. Na przykład tutaj chcemy wyróżnić, tak powiększyć ten napis. To jak klikniemy lupkę, o, to powstaje coś takiego i fragment tego napisu tutaj akurat w tym przypadku jest powiększony. I mamy ostatnia rzecz, takie nawiasy klamrowe. Jeśli chcemy też jakiś tekst w postaci takiego nawiasu, powiedzmy, coś wyróżnić, możemy coś o takiego sobie dodać. I co ważne, każdy z tych elementów możemy dodatkowo jeszcze edytować. A więc na przykład mamy strzałkę, to jak na nią klikniemy, mamy tutaj taki kwadracik koloru, no, takiego pomarańczowego, czerwonego i tu mamy wtedy, jak najedziemy na niego myszką, otwiera się okienko edycji właśnie do tego narzędzia. Możemy zmieniać jego szerokość, tak, kolor tej strzałki, cień, czy ma dawać jakiś mniejszy czy większy, przezroczystość, tak, tej strzałki w tym momencie. Także możemy sobie dodatkowo edytować. To samo dotyczy oczywiście tekstu. Też jak widzicie jest ramka tekstowa i tu właśnie taki pomarańczowy kwadracik, jak na niego najedziemy, mamy różne już opcje dotyczące tego tekstu. Pogrubić, pochylić, podkreślić, tutaj właśnie wyśrodkować, czy do lewej, czy do prawej, zmienić czcionkę, tak, tutaj z dostępnych tych czcionek, wielkość tej czcionki, no i inne jeszcze ustawienia, tak, poświata, przezroczystość, cień, a więc takie rzeczy. Więc trzeba po prostu się tym pobawić, natomiast jest to bardzo intuicyjne, proste, fajne narzędzie. I teraz jak wprowadzimy już te zmiany, wystarczy, że klikniemy kopiuj i wyjdź. I już w tym momencie, jak widzicie, zapisane jest tutaj w tym zasobniku, w tym schowku narzędzia ScreenPresso właśnie nasz obrazek z wprowadzonymi zmianami. Także klikniemy go dwa razy i mamy go z powrotem dostępnego, tak, do edycji. Bardzo proste, bardzo intuicyjne. Także zachęcam do korzystania z tego narzędzia, bo zdecydowanie ułatwia on pracę i no, sami zobaczycie, że będzie wręcz niezastąpiony w wielu sytuacjach, kiedy będziecie chcieli zrobić jakieś zrzuty ekranowe, przesłać komuś kawałek jakiegoś obrazu czy informacji. Także tutaj w codziennej takiej pracy bardzo, bardzo przydatne narzędzie. Pozdrawiam, Jacek Oskiera. Cześć.